Tak więc przygody naszego potworka trwają dalej. Wkraczamy teraz do czegoś, co się nazywa podwodną bazą. Czy na pewno będzie podwodna? Zaraz się okaże. Podwodna baza. Dobrze, że aż potwór. O, dzień dobry, ten bydlaku. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kurde, nie trafiłem. Zabił chyba swojego bydlak. Oj tak, dobra, mamy to. Tam jeszcze jest jeden. Ale go załatwiłem ładnie. Ale ładny headshot. Nice. Headshotik wleciał. Tutaj otworzyłem jak coś, dobra. To w razie czego możemy biomasę oddać w sumie, ale chyba nie potrzebujemy, nie musimy biomasy oddawać, nie czuję takiej potrzeby. Jestem póki co trochę mały. Musimy zjeść więcej naukowców, żeby znowu stać się potężnym. Potężnym bydlakiem. Dobra, tutaj jest przejście. Oj, surprise! Oj, tak, jak za starych dobrych czasów, co nie? Dźwignię jednak nie przełączymy. Surprise! Chodźmy teraz w lewo. Dobra, teraz musimy trochę biomasę oddać jednak. Dobra, oddajmy troszkę biomasy, bo niestety musimy to zrobić, żeby mieć inne zdolności. Dobra. A, mamy go! Jest! Myślałeś, że uciekniesz przed sprawiedliwością, ale niestety sprawiedliwość dopadła i ciebie. O, ale się przemieściliśmy. No, witam, witam wszystkich, którzy dopiero przyszli, witam. Zmiotaczem ognia. Niedobrze. O kurde, dobrze, rozegrał to. No nie wierzę, ja nie mam jak się ugasić za bardzo. No to po mnie. Kurde, no nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, nie miałem się za bardzo jak ugasić. O kurde, dopiero tu ja się wczytałem? Ale przypiks. To co, będę musiał cały ten rozdział jeszcze raz przejść? Ajajaj. No dobra. Ej, to powiem wam... To był, powiem wam, że to był trudny moment. Dobra, zjedzmy go. Dobra, rozerwijmy go na strzępy. Oj, tak. Dobra. No, to był trudny moment, powiem wam. Dobra, ale spoko, teraz już wiem przynajmniej z czym się je. Więc myślę, że teraz ogarniemy. Poczekaj, jak tu się wchodziło. A, tędy. Jak ładnie drzwi otworzyłem, co nie? Zaraz zobaczmy, gdzie to prowadzi. Tutaj. Przełączmy to. Będziemy musieli rzucić za chwilę ten. Ale dobra, to dopiero za chwilę. Na razie najedzmy się, bo jesteśmy mega głodni. Dobra, to musimy rozwalić i teraz musimy i tak się iść przebrać. Zrzucić biomasę musimy, wiecie? Dobra, zrzućmy biomasę. Dobra, wiecie co? Ja bym szczerze mówiąc wrócił i się nakarmił znowu tą biomasą. Bo czuję, że będziemy trochę potężniejsi jednak będąc ubrani całościowo. No właśnie, od razu lepiej i smaczniej.
No. Swoją drogą, wiecie co? To jest taki moment, że wyjątkowo kusi mnie, żeby się cofnąć kawałeczek i się zapisać po prostu. Bo mamy taką możliwość tutaj zaraz się zapisania. Cofnijmy się kawałeczek. O, zapiszmy grę. Dobra, gra zapisana. I chodźmy teraz do tych gości z miotaczem ognia. Tam był taki problem, że tam nie było żadnej źródła wody troszkę, wiecie? I to był nieco problem, że źródła wody nie było. Fajnie, podoba mi się, jak ten potwór się szybko przemieszcza po tych korytarzach. To jest mega satysfakcjonujące. Właśnie o tym momencie mówię. Spróbujmy. No tak, najlepiej to się robi. Na chama. No, pięknie. Co to jest za turbina? Nie wiem. Spróbuję to zniszczyć. Kurde, stabilne, stabilne gówno. Okej. W takim razie lecimy dalej. Ła. Dwa przejścia, nie w moim stylu. Jakaś kratka, coś zamkniętego. Jakaś dźwigienka. No i przejście otwarte, lecimy dalej. Potężny pan Bladeusz. O, jest Savix, więc ła, klasa. Siema, siema wszystkim, witam was, milutko. Gramy sobie dzisiaj w taką gierkę, Kario się nazywa. Że chodzi o to, żeby robić, jakby to powiedzieć, mały rozpiździec. I zjadać niczego nie zdających się ludzi. O, jeden prawie nas pokonał, ale to nie wystarczyło. Ale zrobiliśmy im siekę. Kto te drzwi tutaj postawił? Wywalonko. Nie ma czegoś takiego jak drzwi montowania. Nie na mojej warcie. Nie, kiedy ja jestem bardzo głodny. Sprawdźcie, gdzie prowadzi góra. Tutaj, dobra, dobrze wiedzieć. A zobaczmy, gdzie to prowadzi. O, jakie ładne. O, proszę, kolejna biomasa. Dobra, drzwi są już prawie otwarte z dwóch stron. Ojojo, o nie, dron! My gościone! Jak człowiekiem przez okno! Dzień dobry! Dzień doberek! Powiem, że wam, że ci ludzie... O! Ej, chodź na chwilę, bo głodny jestem. Strzela we mnie, cwaniak. Nie zna długo! Oj, tak, ale wżera! Tak, jeszcze komputerownie popsuliśmy. To się nazywa życie! O, patrzcie, to kolejna probóweczka. Chyba skosztujemy, co nie? Ta gra polskich deweloperów jest chyba, to prawda. Uwaga, wchłonięto nowe DNA. Hydrofilia, zdolność rozproszenia się w rójglist, pozwala przeciskać się przez, przez takie szczeliny, pewnie o to chodzi. Dobra, Wow. A jak wrócić do stanu normalnego? Jest to gdzieś napisane? No fajnie, fajnie, ale jest napisane, jak wrócić do stanu normalnego. O, wróciłem po prostu. Lol. To jest jakaś umiejętność, której mogę się nauczyć? Dobra, mamy, patrzcie, zwykły gamer. Gra chyba albo w Dooma, albo w CSGO. I jeszcze nie wie, co go niedługo tutaj spotka. Dobra, na razie zasiejmy biomasę. Czyli mówicie, że żyje sobie tak, jakby nigdy nic, bezkarnie. On nie wie, że pewnego dnia spotka się ze mną. Niech sobie gra na razie w spokoju. Ale już niedługo. Spotkanie z... O kurde, ale mamy teraz przygodę. Zobaczcie, co tu się najlepszego dzieje. Mamy jakiegoś gigantycznego drona. Trochę się boję. A wręcz trochę się cykam. Dobra.
Uwaga, spróbuję to zrobić tak. Go! No powiem wam, że to nie była może najlepsza akcja w moim życiu, ale wyszło chyba dobrze. Pozdrawiam swoich widzów, jak oglądają. Siema Badi, pozdrawiam swoich widzów, jak oglądają. Gawcio, 5 zł. Dziękuję ci serdecznie za donicika, piąteczka. Pozdrawiam Badi swoich widzów, czy twoich widzów, czy twoich widzów, jak oglądają. Masz tutaj swoich widzów? Kto jest widzem Gawcia? Tak czy jak dziękuję, dzięki serdecznie za donicika, piąteczka dla ciebie, cieplutka. Kto jest widzem Gawcia? To chyba gra, która się dzieje w 2020. Tak, tak. To jest gra, która się dzieje w 2021. Pierwszym to się dopiero stanie. Spokojnie, nie wyprzedzajcie faktów. Dobra, chodźmy tutaj. Trochę żeśmy os... O, znowu ten gamingowy król. Kusi, żeby go zapytać o drogę, ale jak? Nie dosięgnę. Jeszcze masz farta gamingowy królu. A swoją drogą, tu mamy chyba sejwiczka, więc zasejwujmy grę. No właśnie, teraz jesteśmy też w pełni sił. I chodźmy teraz jakby nigdy nic dalej. O, znowu jesteśmy glistami w ogóle. No dobra, chodźmy tutaj zobaczyć. No proszę. To co, wchodzimy tam. Postrach głębin, takie osiągnięcie właśnie dostałem. Podwodna baza Lewiatan. Przebite śluzy, utracone próbki biomasy, jednostka izolacyjna. I jest jakaś dźwignia. Otworzyć te wrota! Jestem spragniony krwi! Ale wyobrażacie sobie, żeby takie monstrum chodziło po tajnym laboratorium? No ja powiem wam, że mogłoby być to nieco przerażające. Dobra, chyba wiem, gdzie tu trzeba iść. Jako że mam teraz tą zdolność rozdzielenia glist, to pewnie trzeba gdzieś tutaj się udać? Nie wiem, czy dokładnie tutaj. Chyba tak. Chociaż nie, tu nie byliśmy przypadkiem? Nie, tu nie byliśmy. O proszę, patrzcie, kogo mamy. Naukowcy z Kassandrach. Czy oni myślą, że to ich coś da? No to chyba się przemyśleli leciutko. Mogę się mylić, ale chyba ci naukowcy się leciutko przemyśleli. Wiem, że gdzieś tu byłeś, panie naukowcu. Przede mną się nie ucieka. Przede mną się modli o przetrwanie. Dobra, kolejne zagrożenie w postaci kamery. Co ona może zrobić nam? Kurde, szybko! Joch, mnie zaatakowała! O kurde, ale niebezpieczeństwo. Mogę jej coś zrobić? Kurde. Mogę zrobić spięcie co najwyżej. Dobra, nie jestem pewien, czy da się tą kamerę niszczyć. Więc może na wszelki wypadek na razie zostawmy ją w spokoju. Trochę mi martwi, bo troszkę straciłem życia przez nią. Naukowcy w Kassandrach, dokładnie, w Kassandrach. Siedziba Relief Science. Brzmi jak jakieś dostojne miejsce. Nie mogę się doczekać, jak zrobię w tym miejscu jakąś porządną siekę. A zrobię. Można tu biomasę oddać jak coś. Ale czy chcemy? Oj, moment, czy my się stąd w ogóle wydostaniemy teraz? Chyba nie. Tak, musimy na razie, co? Nie wydostaniemy się stąd, więc na razie musimy to zrobić w ten sposób. Chodźmy tutaj póki co. Ej, byłem tutaj, momencik, ja tu byłem przecież. Okej, jednak musimy to zrobić. Ale musimy oddać, wiem dlaczego, bo musimy masę oddać, kumam. To są takie, wiecie, ale zagadki logiczne.
No i teraz bierzemy ze sobą z powrotem naszą biomasę. No bo lubię ją, więc nie chcę za bardzo jej nie brać. I lecimy tutaj. A wow, to boli! Chodź tutaj, człowieku. Dobra, mamy tutaj, widzimy, że za ścianami mamy boty awaryjne. O, i mamy coś, co jest przepysznego, jakiś automat z kolą. Uwielbiam takie rzeczy. Myk, popita z coli. Drinka se zrobiłem z człowieka, może tak by rzec troszeczkę. Dobra. Mamy tutaj do czynienia z potencjalnym zagrożeniem. Po co miałbym tu wlecieć? Potencjalne zagrożenie. Chodźmy przez te otwarte drzwi, albo otwórzmy je w standardowy sposób. Bo te drzwi są zamknięte trochę, nie podoba mi się. O, no, lepiej. I, dobra, drzwi otwarte. O, kolejny automat z kolą. Dobra, natomiast coś mnie tu niepokoi bardzo. Niepokoi mnie ta kamera. I to tak po porządności mnie niepokoi. Niby coś słyszał, ale w sumie sam nie wie co. A oni jeszcze wszyscy nie wiedzą. Dobra, spokojnie. Dobra, złapmy ich tutaj. To jest za zamkniętymi drzwiami, dobra. Szybko, szybko. Oj, niedobrze, byczku. Drony się jeszcze nie wypuściły. Dobra, myślałem, że się drony wypuściły. Schowajmy się. Dobra, a w sumie nic się nie stało. Myślałem, że tutaj się coś stanie, że te drzwi się otworzą. Ja widzę, że nic z tych rzeczy. Dobra. To w sumie dobrze, to w sumie dobrze, byczki, wiecie? Użyj na kamerach niewidzialności. Macie łeb, ale musiałbym się wtedy zmniejszyć, wiecie? A ja lubię być duży. Surprise! Ładnie, ładnie, posiekany. Czy to mam... Patrzcie na tego jednego. Wiecie, co on robi w tym momencie? On sra. Ciekawe, jak zareaguje na to. Siemanko! Od razu wstał. Nawet tyłka nie podtarł. Wali kupsko! Widzieliście, od razu wstał. Nawet nie podtarł tyłka. Myślałem, że się przynajmniej zesra, więc troszeczkę się zawiodłem, szczerze mówiąc. Totalnie olał sprawę. A na jego miejscu, no ja bym się chyba zesrał. Dzień dobry. Tu jest chyba zewnątrz już. O, uwielbiam to robić. To jest takie satysfakcjonujące. Dobra. Mamy jednego uzbrojonego Gaugana. Uderzył mnie. Kurde, dobry jest. Szkolony. Nie za bardzo. Dobra, no ale trochę mnie poranił. Dobra, musimy zjeść obiad. Możeśmy stracili trochę życia przez tego gamonia. Chodź tutaj, ej, wchodzę chyba do jakiegoś biurowca. No nieźle. No, dawaj, 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 dawaj mi jedzenie. Dobra, mam tutaj dwóch agentów. Chodź tutaj. Stefan, chodź. Musimy się zregenerować, żeby mieć kolejny poziom. Chodź. No, to się rozumie. Dobra, złapmy ich tutaj i teraz zobaczcie, co zrobimy. Poczekajmy na odpowiedni moment. No, chodź jeszcze. Jakim cudem?
Ja cię kręcę, jak mnie zabił. No jak to się mogło do tego zdobyć? No niewiarygodne, że mnie zabił. Dobra, no trudno. Kurde, ale rozczarowanko. Tak mnie zabić? Dzień dobry. Dobra, powinniśmy się chyba na tych skupić w ogóle bardziej chyba. Nice, to żeśmy ładnie teraz wykminili. Kurde, ta elektryczna tarcza. No i patrz, jeszcze przeżyli, żeby było tego najgorzej. Dobra, no zjechani już. Kurde, ten żyje drugi jeszcze. No gin, madafaka! Teraz już tego na pewno nie przeżyjesz. Dobra, zjedzmy naukowców, bo jesteśmy mega głodni. Opa, tu przeżył jeden Brian. Dziwne, że nie uciekasz po płochu. Dobra, pełna regeneracja. Dziwne, że nie uciekał w popłoku. Patrzcie, ile w ogóle tu krwi się zrobiło, co nie? Taki burdel się tu zrobił, niesympatyczny. Robisz sobie szacun na dzielni. No kudła, jak można się pytać, jak się tego nazywa? Tytuł czytać! Dobrze gada tutaj Grzegorz Tokarz. No, a będzie streamek wieczorem? Nie wiem. Ludzie się pytają, bo często zapomina zmieniać tytuł. Często się zapominam, ale też bez przesady. Bez przesady też. Będzie dziś fasmofobii? Nie będzie. O, zapiszmy w sumie grę, dobry pomysł. No i lecimy dalej. W głąb laboratorium. O nie! A, trudno. To jest chyba pozamykane w sumie, no. Musimy się zmniejszyć, widzicie? No, musimy trochę biomasy oddać. Trochę się pospieszyłem. Absolutnie nie wiem, co mi to dało. Dobra, tu byliśmy. Trochę biomasy musimy oddać. Ale żeby oddać biomasę, to musimy znaleźć jakieś źródło wody. Bo tak, tutaj jest zamknięte. I chyba nie jak za bardzo to otworzyć. A tutaj... No potrzebujemy naszej zdolności. Dobra, no musimy się jakoś cofnąć, wiecie? Dobra, jeszcze raz to pójdę. Tak, musimy się chyba tędy cofnąć. Musimy być po prostu... Jakby to ładnie ująć. O właśnie, musimy złożyć trochę biomasę. Dobra, i teraz dopiero to przełączyć. Dobra, i teraz kiedy jesteśmy już trochę mali, powinno się to udać. Dobra, dźwignia przełączona, ale będziemy musieli być mniejsi, bo mamy tutaj laserki. Właśnie. Tylko jak to zrobić, jak ten? Fajnie jakby zszedł na dół, kurde byczek, bo boję się, że mnie ten... Wiem, że możemy być niewidzialni. Dobra, musieliśmy tego załatwić w pierwszej kolejności. No. A resztę zjemy se teraz. Oj, tak, tak! Dobra. O, dzień dobry człowieku, co ty tu robisz? Co ta dźwignia właśnie robi? Nie wiem.
No nic, chodźmy dalej. Szybko lecą punkty kanału, co? No nie, tak to jest, tylko niestety są bezwartościowe. O tym wam nie mówiłem, ale punkty kanału nic ze sobą nie niosą w sumie. Czy to jest dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że nie wiem jak ja się tam dostanę? Chyba zła. Tak, na początku chodźmy tutaj. Oj, chodźmy tu się zregenerować elegancko. Dobra, kolejne wrota, jakby kolejna część drzwi została otwarta. O, dzień dobry. Ech, nie przejął się tym zbytnio. Dobra, dźwignia numer 1, która otwiera to, dobra. I za chwilę zrobię też... Ale otwiera też pana bota. Tak jak myślałem. Dobra, wezmę na klatę. Fuh. Jak to się mówi, za honor, co nie? Dobra, udało się. Dwa proste triki i gościa nie ma. Okej. Dobra, teraz myślę, że kiedy już zrobiliśmy to, tutaj możemy w sumie zregenerować się. Zregenerujmy się, czemu nie? To możemy też przełączyć to. Wiecie? Tak mi się wydaje, zobaczmy. Potencjalnie, rzecz jasna. Nie wiem, czy nie muszę się zmniejszyć, wiecie? Chyba się muszę zmniejszyć, wiecie? Chyba mi się wydaje, że będę musiał i tak się zmniejszyć. Dobra, na razie to otwórzmy. Dobra, chodźmy się na razie zmniejszyć, bo wydaje mi się, że będę i tak musiał. Dobra, znajdźmy tu jakieś bajorko. Nie, to nie jest te bajorko. Potrzebuję takiego bajorka... No wiecie jakiego, do zmniejszania się. W ogóle moment, byliśmy tu po drugiej stronie? Chyba tu nie byliśmy nawet. O, faktycznie tu nie byliśmy, lol. O, ktoś znowu sra! Jako dobry potwór! Dam mu się wysrać. Przecież nie zrobiłbym mu tego. Niech sobie sra, jak wyjdzie ze sracza. Zobaczy, że trochę jego otoczenie się zmieniło. I tak jakby wszyscy są martwi. No. Wyobraźcie sobie tego małego Brianka. Możemy na niego teraz spojrzeć. On teraz, patrzcie co on teraz musi czuć. Siedzi sobie na klopie i nagle z nieba spada mu krew. Ale on sobie myśli, dziwne. Jakaś dziwna atmosfera tutaj w tym kibelku. Kiedy wyjdzie jego, a nie, będę musiał i tego ten zahaczyć. Dzień dobry. Dobra, sorry stary, ale musiałem. No niestety, to była jedyna droga. Kto by przypuszczał? Jak tu ładnie. O nie! Myk o ścianę! Myk, myk! Chodź tutaj, cwaniaku! Kurde, dobry jest. Myk o ścianę, jak człowiekiem w kibelku o podłogę. Udało się. Przekąska, szafka, idziemy w górę. Dzień dobry. Trochę głodny jestem, no trochę tak w sumie. Ale tu ciasnota, co nie? Idziemy na górę, dobra, co my tu mamy? Kolejne jakieś fajne miejsce, dźwigienka. Przełączmy. To się otwiera, ale w sumie po co miałoby się to otworzyć? Nie, nie, zróbmy tak. My tu musimy oddać trochę biomasy. A propos biomasy, znowu układamy biomasę. Dobra, idźmy po naszą biomasę, bo tak głupio ją zostawiać. Co
Co nie? Nie, nie! Czy ja się zabiłem? Kurde, to dobry byłbym agent, co nie zużyłem biomasy, którą byłem sam. Dobra, otworzyliśmy przejście i idziemy teraz tym przejściem. Dobra, mamy kolejne takie trochę, można powiedzieć, wyzwanie, ale nie, to będzie łatwe. Ale byłem dzisiaj głodny! Swoją drogą, byczki, bo w sumie tak gram już trochę. Głośność jest okej, prawda, byczki? To nie jest tak, że gra jest za głośno. Chciałbym się upewnić, bo wiecie, jak to jest z głośnością. Nigdy nie wiadomo, czy jest zawsze wystarczająco głośno. Głośno, kozak. No i to mi się podoba. To chciałem właśnie usłyszeć. I całe stanowisko komputerowe rozwalone. Nice. Chodźmy tutaj w lewo zobaczyć, co tu jest. O, zamknięty pokój. A tam ktoś biega jeszcze. No cóż, jak to się mówi, z każdej apokalipsy ktoś uchodzi żywy. No tak się mówi, prawda? Dobra, przekąśmy sobie tutaj kawałeczek. Zostało nam jedzonka. I kolejna dźwignia. No i pięknie, pany. Pięknie, żeśmy to rozwiązali. Surprise! Nie spodziewał się totalnie. Dobra, jedna dźwigienka. I druga dźwigienka. Dobra, mamy przejście, ale też przyjdzie nam stoczyć się walkę z Dechmechem. Dobra, jest to na tyle przerażające, że na chwilę pójdziemy w górę i zrobimy taktycznego save'a. No i co? Robimy chyba siekę, co nie? Dobra. Kurde, ajajajajajaj, ale mnie walu. Dobra, zrozwalone. Nice. No i co? Było cwaniakować? Było cwaniakować? Przed Bladeuszem się nie cwaniakuje, bo się umiera. Chyba zaraz kogoś tu spotka śmierć. Hahaha! Właśnie! Wasza śmierć, żeby nie było. Ach, powiem wam, no powiem wam, że bardzo przyjemne są te przygody pana potworia. W ogóle, wiecie, jaki jest cały problem, tak sobie myślę, że w sumie gramy już tak długo tym potworem, a nie nadaliśmy mu żadnego imienia. Jak myślicie, byczki? Jak powinien nazywać się główny bohater pan potwór? Bo głównego naukowca Briana już mamy, ale musimy jakoś nazwać pana potwora. Bartek. Bartek. Ładne. Ładne. Dobra. Potwór Bartek. Podoba mi się. Pierwsze co padło i już mi się spodobało. Niech będzie potwór Bartek. No. Ładnie. Pasuje, pasuje to. Pasuje do Bartka, powiem wam. Imię, tak mi się wydaje przynajmniej. A jak myślicie, pasuje, co nie? Dobra, weźmy sobie. Ciekawe, kim staniemy się tym razem. Wchłonięto nowe dane, pararazytyzm pozwala przejąć bezpośrednią kontrolę nad innym organizmem. Ua. Ale to chyba trzeba się... Patrzcie na to, niczym... A, za daleko. O kurde, to będzie dobre, poczekajcie. Wow. I w ten oto sposób jestem zwykłym agentem. Pum, pum, pum. Ale jestem zajebisty. Mek, mek. Nieograniczona ilość amunicji. Okazuje się, że ten pistolet jest trzystokomorowy. Dobra, trzystokomorowy jest. Dobra, przełączę to. Pójdę w dal. Ciekawe, jak daleko mogę się pójść jakby. Patrzcie, tu daleki zasięg mam. Dobra, idziemy na zwiedzanko. Będę mógł pójść? Chyba nie. A nie, mogę jednak.
Tajny agent, Bladeusz. Co tu się wydarzyło? Czemu wszyscy są martwi? O co chodzi? Dziwne. Ta dźwignia wygląda apetycznie. Muszę ją przełączyć. Po co? Dobra, przejdę się jeszcze kawałek. Albo nie, chodźmy tędy. Tup, 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 tup. Pójdę sprawdzić, co jest w tym korytarzu. Przygody opanowanego przez Bartka... Mikołaja, może mieć tak na imię. Dziwne. Chyba... No cóż, było wesoło. No dobra, i w sumie nie wiem, co nam to dało. A, że możemy pewnie się dostać. Pamiętacie salę komputerową? Tak, pamiętam, był taki jeden cwaniak. Salę, pamiętam, salę komputerową miał. Tylko gdzie to było? Kurczę, będzie ciężko to odnaleźć, powiem wam, byczki. Ale był jeden taki cwaniak. O, właśnie, chyba wiem już, kogo przejmiemy dzisiaj. Czas na magię. O, cholera. No dobra, tego się spodziewałem. No, no, będziemy musieli wyczuć moment. Celuj tak, przystrzeluj. Gin, kamerko! Gin! Kurde, nie chcę zginąć. Ciekawe, czy mogę mojego kolegę zabić. O, siemanko, bydlaku. Gin, tak, to tylko ja. Spokojnie, przejmuj się mną. Bieg, bieg, bieg! Zaskoczenia! No, po robocie. Dźwignia, okej. Okay. Nice. Świetna robota. Wezmę sobie jeszcze kolkę, żeby mogę zapić kolką. Ciekawe, czy mogę zamówić coś w automacie. Warto to sprawdzić, co nie? To jest dosyć istotne. Czy będę mógł coś zamówić w automacie? Poproszę dużą kolę, teraz. Bladi, jak będziesz grał w Among'a, to możesz patrzeć na sielce, bo jak się je zrobi, to te lampki się zebrają, co na, są na zewnątrz statku. Mówisz? Byczku, to odkryłeś... Kurczę, 110 odcinków z Among'a i... Nie wiedziałem o tym. Jesteś o wiele inteligentniejszy ode mnie, jak się okazuje. No, dobra. Ciekawe, czy on żyje? Nie wiem. I tak rozwalmy go. I idziemy dalej. Dzięki temu protipowi zaskoczę całą ekipę. Teraz będę niepowstrzymany. Jeden prosty trik, który da mi absolutną przewagę nad resztą ekipy. Dobra, ostatnie przejęcie chyba musi być, co nie? Nikt nie zauważył nic podejrzanego. Ej, Wojtek, coś się stało? Nie, nie! Przepraszam, ja tylko tak, wiecie, okazjonalnie. Nie, co tak na mnie dziwnie patrzysz? Spokojnie, nie zrobię ci przecież krzywdy, prawda? Tylko cię mijam i zrób ją w surprise zaskoczenia! Gin. Dobra. Proste. Kurde, tylko jak ja tam się dostanę, bo te skrzynki mi trochę przeszkadzają, powiem ci, byczku. Dobra. Oni chyba są automatycznie już martwi, co nie? W sensie, jeśli ja ich przejmę, to już tak jakby nie wracają do swojego stanu. Dobra, właściwie możemy tu wejść. Tu byliśmy chyba, co nie? A gdzie to prowadzi? Co ja tu otworzyłem? Sprawdźmy to. O, Coca-Cola nie napiłem się, zapomniałbym. Automat zawsze się przyda. Dobra, wchodzimy tutaj. Ale to działa, kiedy pierwszy raz są robione sieci. Jeżeli się mylę, możecie mnie poprawić. No dobra, byczku, to dzięki twojemu prototypowi teraz już będę mistrzem w Among'a. W łatwy sposób rozwalę całą ekipę.
No widzisz, sprzedałeś mi coś, o czym nie miałem pojęcia. Kto by pomyślał, że 110 odcinków i człowiek cały czas się uczy? No, kto by pomyślał?